to ja w 1999 roku, dokładnie w maju, czyli 25 lat temu, kiedy to po wielkich tęsknotach chciałam bardzo pojechać do Polski. Tak bardzo tęskniłam przez pół roku, przeżywałam, że nawet w fabryce rybnej ze mnie się śmiały, że ta tylko gada o tym, że chce jechać do Polski. Tak, bo ja nie przyjechałam tutaj zarabiać pieniędzy. Moja mama dała mi ultimatum, że jeżeli nie przyjadę, to mi nie będzie wysyłać pieniędzy do Polski. A no i co? Ja tak naprawdę nie miałam wyjścia. W Polsce zostawiłam kogoś, na kim mi bardzo wówczas zależało. No i dla mnie to był naprawdę życiowy dramat jako 21-letniej osoby. To przecież było całe życie tutaj, te 6 miesięcy. I ja wtedy w tajemnicy przed moją mamą kupiłam bilet i moja mama powiedziała do mnie tak: jak wrócisz, to super, ale ja nie sądzę, że ty wrócisz. No właśnie, i poleciałam wtedy do Polski i się okazało po 2 tygodniach, a kupiłam sobie na cały miesiąc, bo tak długo chciałam siedzieć w tej Polsce. Fabryka nawet mi pozwoliła polecieć wtedy, pomimo że mi urlop nie przysługiwał, bo już wiedzieli, jak ja tęskniłam, jak ja to przeżywałam. No i po 2 tygodniach się okazało, że ja bardzo chciałam wracać do Polski, do Islandii. Słuchajcie, wtedy podjęłam już decyzję, że ja nie będę mieszkać w Polsce, że nie mam tutaj żadnych perspektyw, że to, co było wcześniej, to już dzisiaj nie jest to samo. Byliśmy młodzi i troszeczkę inaczej to wyglądało, też różne rzeczy tam się podziały. W każdym razie naprawdę wróciłam zadowolona, że wracam do tej Islandii i wtedy ja już byłam nastawiona, że ja tu będę mieszkać. Aczkolwiek nie było to proste, wtedy byłam na Westfjordzie, w Hnífdalu dalej pracowałam. No i to było takie do pracy, do domu, z domu do pracy, 21 lat, że zero znajomych, same stare baby koło mnie. I wam powiem, naprawdę bardzo ciężki czas, zero perspektyw, to harcerstwo we mnie gdzieś tam dalej tkwiło, dalej te przekonania, to wszystko, co robić, czego nie robić, żeby być miłym, żeby być dobrym, żeby pomagać. Nie, tu szybko wszystko się obróciło w gadanie, psioczenie, plotkowanie, chlanie i w ogóle wszystkie inne rzeczy dookoła, więc bardzo szybko zostałam sama, co prawda tak jest do dziś, ale to był bardzo ciężki też czas i później właśnie ja chciałam uciec od mojej mamy, tak, tak, miałam 21 lat, chciałam uciec od mojej mamy, poznałam wówczas chłopaka i przeniosłam się do Flatejry. Oj, tam to dopiero poznałam życie, jak w Madrycie, co tam się działo. Nie bez powodu na Flatery mówiono Alcatraz.